Siemanko dziwadełka kochane, z tej strony Tchalas i dzisiaj odcinek Gry o Tron, a mianowicie będzie to taki krótki poradnik, jak robić ruszenia wedle własnego uznania. Coś, czego w Lords Mobile po prostu nie ma. I moim zdaniem ta opcja mogłaby zostać wprowadzona, ale jak zawsze dobrze wiemy, że IGG i tak tego nie zrobi. Okej, tylko wrócą mi tutaj moje jednostki. 48 sekund i pokażę, w jaki sposób tutaj można tworzyć ruszenia według własnego uznania. A to oznacza, to jest bardzo proste, że możemy wysyłać jednostki T1 lub usunąć to, żeby zostały wysyłane jednostki T1. Mogą być wysyłane T2, T3 i T4 na przykład, albo można same T1-ki. Można też wyłączyć piechotę, łuki, kawalerię z ruszenia wedle własnego uznania, co jest mega fajne, naprawdę. I to mi się właśnie spodobało ostatnimi czasy. Mam nadzieję, że widzieliście już film z Dawidem Czechem. Gdzieś tutaj lub tu będzie karta w tym momencie, co ten kretyn odwalił. Ale dobra, teraz wracając już do rzeczy. Okej, są zasoby kowalskie. Mam nadzieję, że skończyłem już to zadanie z ekspedycji. A gromadzenie zasobów, tak, jest, udało mi się je skończyć. Okej, dobra, czyli mamy milion, kolejna esencja, jak widzicie, smoka zrobiłem sobie na dorosłego. Już tutaj, dojrzały smok, tak. I umiejętności mam tam, jak widzicie tutaj, na razie na poziomie pierwszym jednak, bo jakby na to nie spojrzeć, no skąd mam tutaj w tym momencie brać to wszystko, nawet jakbym tutaj dał wszystko, co mam, to maksymalnie mi to na level trzeci wskoczy, więc trochę słabo trzeba będzie jeszcze pozbierać tych żetonów odrobinę. Dobra, niech jeszcze wrócą mi jakieś tam jedne i zrobimy sobie jakieś ruszenie. I jeszcze jedna fajna sprawa, te ruszenia, a raczej te ustawienia się zapisują. To jest właśnie bardzo przyjemne, że te ustawienia zapisują się i możemy je później sobie po prostu odmieniać, jeżeli mamy ochotę. Dobra, no to szukamy sobie jakiegoś tutaj obozu do najazdu, okej. Obóz ten, nie, troszeczkę słaby, taki mi się nie podoba, za słabe, to też niedobrze, jednak, więc zróbmy jakiś tutaj taki mocniejszy. 1 800 000. Dobra, niech będzie te 1 800 000. Damy w tym momencie sobie tutaj na 5 minut, napiszemy tylko, żeby ludzie dołączali. I proszę zobaczyć, tutaj w tym momencie na przykład, jak widzicie, to są bohaterowie, którzy dają mi tutaj najwięcej premii. Chociaż nie jestem pewien, jak to jest przy tym widzę, bo on chyba nie za wiele daje, chociaż nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Zdrowie, piechura. A to mi nie jest zbytnio potrzebne. Damy coś pod kawalerię tutaj, żebyśmy jednak tutaj, no tu nie robili siary. Okej. Dobra, jak widzicie, wielkość najazdu jest. Usuńmy sobie te dwójki. Niestety to jest tak dziwnie poukładane, że jest po prostu zawsze na samym początku piechota, później kawaleria, nawet jeżeli w tym momencie kawaleria jest o poziom niżej, czyli jak widzicie są to te dwójki. Okej, no i robimy sobie w tym momencie najazd. Daliśmy wszystkie te trójki, co mamy i jedziemy z najazdem. Pytanie, dlaczego mam akurat Arię tutaj jako głównego? Ze względu na to, że atak całkowity wzrasta o 3%, czyli wszystkich jednostek, co jest naprawdę mega, bardzo fajne i przyjemne. Okej, dobra, robimy sobie, napiszą dołączać. I teraz, jak sami widzicie, mam tu coś takiego, klikam sobie w przymierza, wojna przymierza, klikam sobie tutaj i teraz mam ustawienia. I jak widzicie, mogę sobie tutaj zmienić, jak mam po prostu ochotę. I usunąłem możliwość dodawania w ogóle do najazdów jednostek T1. I teraz każdy, kto by chciał, to tak czy siak nie będzie mógł tych jednostek dać. Od T2 w górę i oczywiście wszystkie. I jest to zestaw zapisany. Nie jestem przekonany teraz, jeżeli
Bo te próby ostatnio też miałem 3, więc wychodzi na to, że jeżeli przy ruszeniu po prostu zmieniamy sobie, to możemy maksymalnie zmienić to 3 razy przy jednym ruszeniu, a następnie przy kolejnym się to będzie resetowało. I to jest bardzo miłe tutaj w tym momencie. Najazd pójdzie ze spokojem, pójdzie łatwo, ze względu na to, że nie będę kłamać, ale widzicie, i osoba, która zawsze dawała te jedynki, już w tym momencie tych te jedynek dawać nie może. I to jest właśnie taka przyjemna opcja. No, ten akurat nie dał smoka, ale tutaj ze spokojem sobie z tym obozem poradzimy, a to dlatego, że moc moich jednostek jest większa niż moc całego tego obozu. Tylko moja moc, którą wysyłam. Ale to po prostu było dla pokazania, na jakiej zasadzie właśnie to działa. Dlatego teraz, jeżeli ktoś z was by chciał zrobić najazd i ciągle się wkurza, że ktoś mu te jedynki podsyła, które naprawdę szybko tracą morale, bo kwestia jest teraz taka, zarówno w Lords Mobile, jak i w grze o Tron, te jedynki nie tyle, że szybko padają, no, co też jest faktem, nie oszukujmy się, no bo to jednak są jedynki, nie? Więc nie tyle co szybko padają, co bardzo szybko tracą morale, nawet jak nie giną. Później oczywiście te dwójki, te trójki i te czwórki, których jak widziałem jeszcze nikt na serwerze w ogóle nie ma, bo tutaj nikt nie wrzuca takich jej ilości po prostu pieniędzy, jak zazwyczaj to się robi tutaj w Lords Mobile, gdyż pakiety po pierwsze są na dolary, a druga sprawa jest taka, że jednak mimo wszystko większość pakietów nie jest opłacalnych. No, zdarzają się takie jak królewskie przepustki na przykład tutaj, o widzicie, odblokowuje się jakieś tam medale gównianego bohatera. I tutaj na samym końcu jest jeszcze do odblokowania fort na stałe. Ja już jeden fort mam, ale ten fort jest akurat całkowicie niepotrzebny. On tak mało daje, że po prostu jest to totalnie nieopłacalne. Ale przejdźmy do rzeczy. Jeżeli ktoś was denerwuje i wysyła te jedynki, ustawiacie sobie taką opcję i on już w tym momencie nie może dawać te jedynek. Kolejna fajna sprawa, jeżeli chodzi o obozy, to taka, że za każdym razem jak wysyłam jakichś bohaterów, żeby zaatakowali obóz i ci bohaterowie oczywiście wygrają, dostają expa. Ale tylko i wyłącznie oczywiście expa dostają bohaterowie, nie sam lord, czyli nie moja główna postać, która ma level 40, tylko bohaterowie dostają exp. Oczywiście exp bohaterów nie może przekroczyć głównego mojego poziomu, co myślę jest chyba raczej tutaj logiczne, dlatego po prostu dobijamy sobie zazwyczaj tak, no zanim mamy powiedzmy ten 41, zanim będę mieć, to chciałbym, żeby wszyscy moi bohaterowie mieli też właśnie tak, że powiedzmy 85-90% już expa wbitego, żeby zużywać jak najmniej itemów do tego, aby po prostu ich dodatkowo jeszcze tutaj podekspić. No i tak jak mówiłem, to jest fajne i tyle. Tutaj właśnie się pytają i oczywiście zapraszam każdego, pamiętajcie o tym, że zapraszam każdego na K115, nie ma 6 poziomu zamku. Masz coś takiego, jak zaraz ci pokażę w ekwipunku. No nie, ja już tego akurat nie mam. Ale masz takie przeniesienie nowicjusza, takie jakby. I to sprawia, te przeniesienie nowicjusza, że możesz po prostu... Nie pamiętam dokładnej nazwy tego niestety. Ale to jest taki zwój migracji, który pozwala ci zamigrować na jakiekolwiek królestwo chcesz. Zanim oczywiście osiągniesz ten level. My jesteśmy królestwem chronionym, co oznacza, że jeżeli byś chciał się do nas przenieść, ale już przekroczyłeś ten level, tutaj właśnie, o którym mówiłem, zamku, albo przekroczysz tutaj bodajże chyba 7 dni gry, jak się nie mylę,
to już niestety nie możesz z tego korzystać. Więc zakładacie konto, powiedzmy wbijacie na nasze królestwo, piszecie do mnie, ponieważ aktualnie ja jestem tutaj liderem gildii, aczkolwiek możecie pisać do każdego z osobami z rangi 4. W tym momencie po prostu wchodzicie sobie. My jesteśmy GUVA Anaconda i w mocy całkiem nieźle, całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o ranking, tutaj mamy akurat rankingi, ale poczekajcie, to jest, nie wiem czy tak, to jest mój indywidualny na całym serwerze, czyli ja jestem 84. Ok, tutaj to jest protekcja. Zabitych wrogów jestem 36, jak widzicie, więc całkiem nieźle. Jeżeli chodzi tutaj, to my jesteśmy... No dobra, przyznaję, że Ruski no konkretnie poleciały, bo to są akurat Ruski. Mają te pół miliarda mocy, tyle że my nie mamy 90 osób, tak jak oni. No i my jesteśmy na 7 miejscu. Także to by było na tyle. Taki prosty, ładny poradnik na sam początek. I pamiętajcie, skończcie gra... Inaczej. Grajcie sobie w Lords Mobile, ale nie wydawajcie na to kasy. Prawdą jest to, że zawsze... To jest chińska gra i indonezyjska, przepraszam. I zawsze tam mimo wszystko będą sponsorowane gildie oraz Chińczycy, którzy będą grali w tą grę i wydawali mnóstwo pieniędzy. A tutaj takiej potrzeby nie ma. Albo jeżeli nawet chcesz wrzucać już pieniądze, to tutaj za... Tuwe powiedzmy, czysto hipotetycznie, jesteś w stanie bardzo szybko dorobić się naprawdę konkretnej mocy i być konkretny na serwerze. Więc zapraszam Was i teraz pokazuję oczywiście, jak sytuacja się przedstawia. Widzicie, każdy z moich bohaterów dostał tutaj taką ilość expa. Więc to by było na tyle moje dziwadełka. Pamiętajcie oczywiście gruba na Facebooku, pamiętajcie oczywiście o tym, żeby na Instagramie mnie zafollowować, wszystko będzie w opisie. No i możecie też wesprzeć mój kanał, taka piąteczka w tym momencie, to jest taki najmniejszy próg. Trzymajcie się, na razie i cześć!